Jo, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis i moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na serwerze Sześcienny Glob i dzisiaj pierwsza tura z wakacyjnych konkursów z Holiday 2016 na Sześciennym Globie. I dzisiaj będziemy biegali i oceniali domki, czyli takie krypsy, których już bardzo, bardzo dawno temu nie było na Sześciennym Globie. Dzisiaj się wznawiają i dzisiaj będą od nowa. I są dzisiaj ze mną wszechwładny i właściciel serwera, czyli Mati. Jo, z tej strony Mati. Jest ze mną dzisiaj Lighter, czyli mój syn. Siema. I jest ze mną dzisiaj, tak jak mówiłem, będziemy... Znaczy jak mówiłem, nie mówiłem, ale mogliście o tym przeczytać na forum Sześciennego Globu. To odcinek Krypsów będzie wybierana osoba z gracie po prostu naszego serwera. Czyli jest ze mną Duduś. Siemanko. Także cóż, moi drodzy, na początku parę słów o tym w ogóle, co się będzie działo przez okres wakacji na Sześciennym Globie. Postanowiliśmy tutaj wspólnie zorganizować taką imprezę, która nosi tytuł Holiday. Czyli po prostu wakacje, tak jak można powiedzieć. Mamy wakacje, więc abyście mieli co robić, aby wam się nie nudziło na Sześciennym Globie, postanowiliśmy zorganizować taką turę różnych konkursów. Jednym z nich właśnie są Krypsy. I będziemy, moi drodzy, co tydzień witać na innym serwerze i wyłaniać takiej jakby tury, też z etapu, jedną osobę, zwycięzcę takiego etapu Krypsów, który będzie przechodził do finału. W finale spotkacie się jeszcze, spotkają się 10 osób, spotka się 10 osób, które już będą budować na osobnych arenach. Na osobnych arenach coś, co będą chcieli wybudować. Nie mamy tutaj żadnych przede wszystkim dla was nakazów. Wybudujecie to, co chcecie i czym będziecie mogli nas zaskoczyć. Potem będzie to wszystko na końcu oceniane i wyłonimy takiego głównego budowniczego, tak Mati? Dobrze mówię, głównego budowniczego. Tak, na... nagrodzone będą trzy miejsca. Będą również nagrody pocieszenia za uczestnictwo w finale. I tak samo, tego nie powiedzieliśmy specjalnie, za... Ale te dzisiejsze klipsy, osoba, która wygra te klipsy, również dostanie nagrodę. Oprócz tego, że jakiś tam item, który przygotowaliśmy specjalnie, to jeszcze tego Mati tu postanowił dać donaty. A ile, to niech już sam powie. Każdy, kto weźmie udział w kwalifikacjach, bo tak na dobrą sprawę to są kwalifikacje do głównego finału klipsów, dostanie symboliczne 4 donaty, a w finale każde miejsce. Każde jest nagradzane nagrodą rzeczową. Tak, dokładnie. Będą to nagrody rzeczowe. Nie powiemy wam jakie. My już po części wiemy, co będzie nagrodą rzeczową. Na pewno nie będzie to, moim zdaniem, przynajmniej tego, co ja już wiem na 100%, nie będzie to nic takiego słabego, że tak powiem. Warto jest wziąć udział i warto jest zawalczyć o tą nagrodę. No i to tyle, moi drodzy, na dzisiaj. To co? Ja startuję na dom numer 1, tak? Przenoszę się home, a jeden i będziemy oceniać. Mati zaraz do mnie i reszta tutaj, do czyli Duduś i Lighter do Matiego. I tu mamy, patrzcie, mamy kogoś, ktoś tu nam już tutaj biega, Mati, ktoś nam tu robi. Dżingis lub Mati mogą dać mi żarcie, bo tak wiecie, umrę zaraz. No dobra. Takie wiecie, symboliczne jedzenie. Moment. Rzucam. A nie lepiej tak? Ja nie wiem, co zrobiłeś. Uleczyłem go. No ale no wiesz, to nie musi być ciągle leczy. No dobra, no to będę miał i ten. Słuchajcie, i to jest tak, już od razu mówię. Dom jest ten zgłoszony przez Chikiego 123, którego tam widzicie, on tam już biegał, a budował to razem ze Sfortą. I tu mamy do ocenienia, moi drodzy, to co jest nad nami, także Duduś, do góry. Deduś, sorry, przepraszam. Deduś, do góry, lecimy wysoko, 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 jeszcze lecimy wysoko. To jest na pewno smok. Wow. I tu to oceniamy, moi drodzy, oceniamy. Pamiętajcie, że skala ocen od 1 do 10. A to można używać flaja? Bo znowu nie wiem. Było można używać flaja w tej budowie, czy wszystko bez flaja? Nie ma na survi flaja. Aha. To jest budowane bez flaja. To jest budowane bez flaja, czyli tutaj już to można pokazywać, jaka jest trudność wybudowania czegoś takiego, bo...
Bo naskakać się. Ciekawe ile razy. No, powinni dawać taki. Spadli. Taki licznik, nie? Że umarłem przy tym tyle razy. Na dole powinna być tabliczka. No moi drodzy, mamy smoka, znaczy dokładnie to jest chyba szkielet smoka. Na pewno jest to szkielet smoka. I co wy o tym sądzicie? Co Mati, ty się pierwszy wypowiadaj. Ja tu będę. Cudowną kapliczkę z nagrodą, póki już jestem, tak żeby się pierwszy wypowiadajcie. A jaką kapliczkę z nagrodą? Aha, z nagrodą za ten, tak? Za udział w klipsach. Rzucisz tam item. A co jest itemem? Co tam rzucasz w ogóle? Pochwal się też. Rozdymkę. No, rozdymkę, która udaje słoneczko wakacyjne. Dobra, no to co sądzicie? No mówcie. No wypowiadajcie się, nie bójcie się. Lighter, zaczynaj ty. Co ty sądzisz? Nie wiem. Jest bardzo na pewno duże i jest fajnie odzorowany taki szkielet. Tak dużo detali jest również fajnych. Nie jest wszystko z jednego bloku zrobione. Jest po prostu fajnie, no ja daję 9, bo tak 9 dałbym dychę ze względu na to, że nie. Myślę, że dałoby się to jakoś bardziej pokolorować, w sensie wiecie. Zrobić to jakoś bardziej kolorowo, albo jakby to nie był sam szkielet na przykład, ale bardzo fajna praca moim zdaniem. Dobra, to od Lightera mamy 9 punktów za szkielet smoka. Deduś, teraz ty, chłopie, dawaj. Moim zdaniem jest bardzo ładna budowla, trochę za duża. I ode mnie trochę z punktów też 9. Też 9, dobra, zapisałem. Za duża jest, znaczy za duża. Dla mnie nie jest za duża, dla mnie no oczywiście, że wiadomo o tym, że serwer ma ograniczony render, nie? No to wiadomo też z jakiego powodu, to już nie muszę chyba wam tutaj tłumaczyć, że delikatnie jest ograniczony render. Dlatego no wiadomo, fajnie by było, jakby się gdzieś stanęło w jednym miejscu i cały ten szkielet widziało, to by było super, nie? Natomiast musimy latać, oglądać, no ale to jest wiadomo, ograniczenie serwerowe, nie da się tego tak zrobić, no bo technicznie jest to w sumie troszeczkę niewykonalne. Tak, a jakby to było mniejsze, to by to nie było, nie robiło takiego efektu, nie dawało jak tutaj. Więc ja tutaj, moi drodzy, daję za tą budowlę, za ten szkielet smoka. W ogóle lubię smoki, zacznijmy od tego. Daję punktów 8. Jednego nawet mam na sobie. To co, to mi zostało jako ostatniemu ocenianie? Tak, tobie zostało ostatniemu. Dobra, ja daję 5, ale już tłumaczę dlaczego. No, ten to jak zwykle się wyłamał. Bana mu! Tłumaczę dlaczego. Bana mu! Dlatego daję 5, aż... Ponieważ? Właśnie, dlatego daję 5, bo chcę zostawić jakiś tam zapas sobie tych punktów, bo jednak nie wiadomo co nam się trafi jeszcze w następnych domkach, ale... 5 to jest w ogóle moja ocena wyjściowa i naprawdę jeśli coś się trafi lepszego, to grubo się zastanowię, czy dać 6. Ale to masz przecież skalę porównawczą od 1 do 10, no to ale chodzi o to, że powiedzmy Mati dobrze robi, bo tak nie wiem, bo kolejny domek będzie ładniejszy, to będzie 6 punktów, kolejny jeszcze ładniejszy to 7, 8, tak Mati liczysz, nie? Tak, właśnie. Ty kurde, spryciało ty. Nie, ładne, ja wam powiem szczerze. Nie, ja wam powiem szczerze ładne. Brakuje mi jeszcze tylko jednej rzeczy tutaj, bo tak jak podpowiedź może dla Chickiego, bo to zgłosił ten domek Chicky, ale budował to później wspólnie z Fortą. Z Forta jeszcze tutaj jest wymieniona ta osoba jako osoba, która pomagała. Ale mi się wydaje, że oni to dokończą, bo świetnym by było rozwiązaniem, jakby ten smok, nie wiem jak wy sądzicie, ale mi się wydaje, jakby takiego krateru wulkanu wystawał, nie? I on on na czymś stoi. Nie, on na czymś stoi, dokładnie, na czymś stoi. I on i właśnie tutaj widać, właśnie wygrać jeszcze tutaj coś dobudowuje. I to jest to. Dobra, no to mamy tutaj punktację. Punktów teraz już wam policzę, ile jest razem, jeżeli będę potrafił oczywiście. 2 razy 9 to jest 18 i 5 to jest 23 i 8 to jest punktów 31. To Mati musi być taką osobą, która będzie pilnowała tych punktów, żeby nie było wszędzie 9. 31. Ale dobra. W ogóle ja zawsze tam we wszystkich ocenach dawałem 2 na 10. Nie, ładne. Nie, ładne to jest, bardzo mi się podoba. Nie jest to domek, jest to budowla, dlatego powiedziałem na początku, że nie będziemy oceniać tylko domków, tylko to, co budujecie, prawda? Tak, to, co jest wybudowane. Dobra, to ja się przenoszę, moi drodzy, na Home H2. Home H2. Jesteśmy, zapraszam was do siebie już. I tu mamy domek. Który zgłosił nam Apaczek 10.
Ja bym to tak zaczął od zewnątrz oglądać. No z zewnątrz to ja wam powiem szczerze, że... ogrodzony tak, żeby było, żeby wiedział, pewnie ta osoba wiedziała, gdzie ma domek, tak i tyle. Domek powinien zrobić w tej całej wielkiej górze. Tak w górze, szału tak nie ma. Szału nie ma, no na razie nie ma. Szału nie ma, dobra, to idziemy do środka, chodźcie, będziemy zwiedzać. Mati już otworzył, ja zamknę. Mati zamknął, ja też zamknąłem, dobra. I zwiedzamy. No i co my tutaj mamy? To mamy jakąś kuchnię z grillem chyba. Czego myślę, że to będzie kolejny domek, który będziemy oglądać pół odcinka? Nie, nie będziemy go pół odcinka na pewno oglądać. Kurczę, patrzmy tutaj. Miejsca nie mam gdzie kapliczki moje cudowne wsadzić. Nie wiem, to wstaw mu tutaj przy tym, przy o tutaj na tej ścianie. W oazie możesz. O, i pięknie, i masz. Chodzimy dziś razem, czy się rozdzielamy? Nie, no chodzimy może razem, co? Bo tak, bo nie będziemy, każdy będzie o czymś mówił. I ten, i jesteśmy na górze. O, kurde, ładne. To jest ciężkie do zrobienia, bo musi być nad danym, wiesz, obiektem i ładna mapa. No, mapa spawnu, to jest mapa spawnu. To jest chyba kilka map, to jest jedna. Tak, ale to jest mapa spawnu, od góry widoczny. Widok spawnu od góry, ładne. Ale powiem wam, że już widziałem w Minecrafcie po 9 albo i po więcej map. Ja też widziałem. Też. Bo najwięcej 16, nie? 4x4 da się tak zrobić. Ładnie, ładne to jest. Tutaj na górze co mamy? Kasper, jeszcze chodź na górę. Widzimy górę. Przestanę tak łazić. Tutaj mam jeszcze wyjście na... jakiś taras. Na balkon. Na jakiś. Balkon. Balkonik, prosty balkonik. Mapa jest fajna. No i co? Tutaj na górze mamy... A, no tu jest telewizor. Fajne poduszki, zobaczcie. Fajnie to wygląda. No, poduszki są fajne. To jest po prostu z tych. Z banerów. Z banerów, dokładnie. No prowadź dźwięki, bo my za to łazimy, to ja nazywać, nie? No dobra, no to chodź. Tutaj jeszcze jest góra. Jeszcze coś na górze jest? A, tu są jeszcze schodki jeszcze wyżej, zobaczcie. Komnata i plaża. Komnata będzie... Wiecie, bo ja czegoś nie rozumiem. A tutaj, plaża tu. No idę. Aha, tu jest plaża na górze, aha, tam to było widać. A komnata gdzie jest? Tutaj postawić... A? Red torcha. Postawcie red torcha. Postaw red torcha. Maciej. Już, biorę. Pewnie w wodzie będzie. Nie wiem, widzicie. Red torcha. Nie, tak. Czerwona. Redstone'owa. O. O, otworzyło się. Patrzcie. Fajne. To takie proste, na prostu. No, ale fajny mechanizm. Mężko rekina i już rozrosta mina. Spawn widziany z lotu rekina, aha. A właśnie tutaj każdy item jest podpisany, można sobie przeczytać. No. Patrzcie na to, normalnie. No. Zobaczmy na to, już lecę. A, to standardowo, to już chyba tradycją się stało na wszystkich serwerach sześciennego, że ludzie zbierają podpisy. No chyba tak. Tak, tylko że szczerze powiedziawszy mojego podpisu jest tu bardzo mało, albo prawie w ogóle. Nie daje. A mojego w ogóle. Nie ma. Nie ma. Fajnie to wygląda. Znaczy zejście do tej komnaty bardzo fajnie zrobione. Tyle wam powiem, to mi się podobało. A to jest takie, wiesz, najprostsze, nie? No najprostsze, no ale fajne, no. Dobra. Na górę, na kolejną. A tutaj czekajcie, a tu jest jeszcze tron, zobaczcie, widzieliście tron? Widzieliśmy tron. No wprost. Na początku jest tron. Plękaj. Nie. Dobra, idziemy na górę. Idziemy, wyłazimy, bo nie możemy tak spędzać bardzo dużo czasu w jednym miejscu. Właśnie znowu torcz na to? No właśnie nie działa. O, tak się zamyka, widzisz? No. Zamknąłeś jakoś. No, udało ci się. Dobra, to górę mamy zwiedzoną. Idziemy na dół. Na dole jest tabliczka. Gaming room jest. Aha, to byliśmy. To dobra. To byliśmy, no idziemy na dół. Idziemy na dół. Co my tu mamy na dole? Idziemy na mamy dół. Jakiś, a w łazience to byliście? Po górze? Właśnie byłeś w łazience na górze? No, to u mnie. Było. Taka łazienka. Okej, okay. Kto tam ten? Kto tam się ten? Komu tam kury jajka znoszą? Nie. No łazieneczka. No łazieneczka w takim taka stylu normalnym. No, normalna łazienka. Co jest za ten blok? To jest ten. Kwarcowe schody to są.
Ty już podglądasz, nie, ten, co... podglądasz do naszej budowy. Nie, ten, ten co wypuszcza wodę. A to jest ten pewnie, dispenser. Nie, to jest jakiś inny, to jest pewien. Dobra, chodźmy dalej, no nie ma co się zastanawiać nad łazienką, no ludzie. No dozownik, dispenser zwykły, no Boże, no. W środku z wiaderkiem z wodą, no. Dobra, idziemy stąd, idziemy dalej, bo czas nagli, a jeszcze trochę przed nami zejście na dół. Magazyn i grałem te shadery, jak i ten Minecraft stał się lepszy. No piękny jest Minecraft z shaderami, ja tutaj nie mam akurat na ocenianiu shaderów, ale no zwykły... na naszej serii mam. To jest taki magazyn po prostu, nie? To magazyn po prostu, nie ma taki nic. Taki najzwyklejszy magazyn, nic nie ma. Tutaj na dole jest tak, ładne lochy są takie. No to idziemy, schodzimy. Tu jest ład, to jeszcze nie lochy. Tu jakaś oaza, no świetna. Tu jest oaza spokoju, to możemy wypoczywać, jak się zdenerwujemy. Jak potrzebujemy trochę spokoju. Dobra, dalej. My dalej. Dalej. Słuchajcie, tu gdzieś... To jest oaza, gdzieś jeszcze. Okay, tu, gdzieś dalej tu, tam, no, ze mną. O, tu jest. Tu byliśmy, oj, zobacz. Teraz prawo, tutaj dżingi, o tędy. A tu jest jeszcze zejście. O, tak, tu jest właśnie. Jeszcze zejście. Teraz tak. Tu jest przepalarnia. Tu mamy? Przepalarnia, siłownia. Biblioteka i siłownia. Przepalarnia. No to wiadomo, piecyki automatyczne. Siłownia. O, Mati. Tu możesz zostać spalić tłuszczu trochę z siebie. Grubasie. Nie odezwie się do mnie, on będzie teraz uważał na słowa. No. Dobra, a tam na wprost, dokąd nas prowadzi? Do biblioteki. Biblioteka. Idziemy, chodźcie. Kurde, tyle schodów. No. No tu są katakumby jakieś, katakumby. Ja idę do biblioteki. Idziemy na katakumby. Gdzie są katakumby? Gdzie są katakumby? Gdzie są katakumby? Gdzie wy jesteście? Za jak tobą. Idziesz w stronę biblioteki, tam masz takie przejście. A, tu. Aha, katakumby. Jest dużo... Gdzie tutaj dużo, jest? Dużo ripów jest. A jest Mati gdzieś? Nie, Sebastian. Palinia, Jokasta. Teofil. Jerzy. Delfin. Apolonia. Lighter. Słucham? Nie, nic. Stefan. Nie, Andrzej. Nie, Lightera, ty kłamco. Lightera nie jest. Dzięki, a Stefan to nie twoje prawdziwe imię? Nie, to przecież ty masz na drugie, tak? Dobra, to no. Chodźcie do farmy. A tutaj poprzednie wcielenie Matiego, Teresa. Nie, no, katakumby. No, ja nie wiem, znaczy tak się muszę zapytać, apaczka, bo patrzyliście tutaj te daty wszystkie, 1567-1599, ja nie wiem, kogo on to pochował w ogóle. Farmę za kwiatkiem. To pewnie jakieś... Dobra, idziemy. Dziwne. Wychodzę stąd. Tu są farmy, jak skoczycie sobie do wody, od razu idziecie na dół, to po prawo macie farmy. Zamknijmy to. Poczekam. Na dół? Tak, na dół i czekam na was przy wyjściu. Na dole. Nie, będzie koniec chyba tego domka. Po domku. Na dole, jestem. Gdzie? A tu. Za kwiatkami. Bum. Dobra. Automatyczne farmy. No, farmy. No, farmy jak farmy, no. Tak, no zwykle farmy, no. No tak, no dobra, no to co tu dalej? Tu jest jeszcze jakieś wyjście. Dokąd to prowadzi? Mała sala kinowa. O. Nie mam biletu, więc nie otworzę. Już otwarte. Ale naciśnij ze guzik. Faktycznie mała. No. Naciśnijmy guzik. Aha, to jest Pirates of the Caribbean. To słuchaliśmy już. A, to jest ten z Notebloka. Znaczy, no... Z tych bloków muzycznych. Ale to jest... nie. Dobra, lecimy dalej, naprawdę nie... Ta cisza! Dobra, chodźcie, czekajcie, dalej, do góry tu jest jakieś wyjście jeszcze. O, zobaczcie. Cisza. Tu jest fajnego, Billard. To miała być maszyna do gier. To miała być maszynka do gier. Cała gier, kurde, zobaczcie. Wielka mapa jakaś. Teraz tak. I enchant. Palarnia, wstęp plus 18. Dżingis, tu możesz zapalić! Gdzie mogę zajarać? Warto powiedzieć, że jeśli chodzi o maszynki do gier, to na, ze wszystkich serwerów będzie dostępne za niedługo kasyno. O. No ale to musisz zdradzać taką tajemnicę. Przecież to miała być kręgle. Fajna. To mi się podoba ta kręgielnia. Palarnia. Fajna. Gdzie ta palarnia? No tutaj. Nie widzisz tego wielkiego... Chciałem powiedzieć peta. Papierosa? A no, to jest papieros. No tak.
Dobra, to wy chłopaki tam poczekajcie, my sobie to z Matym zajaramy. Dobra, już wystarczy. Idziemy teraz. No teraz wracamy do ogródku i musimy wypłynąć do góry, nie mam pojęcia, jak ta osoba się wydostaje stąd, jak tutaj przychodzi już. Dobra. Musi być jakieś wyjście. No. Nie, pewnie nie ma. Ale będziemy szukać. My szukamy. Teraz górą. Tam była jeszcze jedna rzecz. Która schodami w dół prowadziła. I tu jest biblioteka duża. Żeby nie było, że nie zwiedzamy. O! Dział ksiąg zakazany. No jest świetnie. Ładne, tu jest ładnie. Coś tam jeszcze. Tu jest ładnie, ja wam powiem. Tu jest taki czerwony coś. Zewnątrz szału nie ma, ale w środku. No to środek. Znalazłem książki dla Genghisa. Gdzie? Jakie? Tutaj. Teraz coś dla niezdrowa. Nie, niezrównoważonych. Genghisa do ciebie. Maciej, czytałeś, bo to słyszałem, że oddałeś ty właśnie do biblioteki. Gdzie to jest? Tutaj. Porady rodzicielskie, o coś dla was. O, to jest dla ciebie. Kat, to normalnie. Wychowanie seksualne. Nie, tam. Czekaj tutaj. Powrót z imprezy. Porady kucharskie to też nie dla mnie. Ptaki wokół nas, ja? Mati, będziesz mógł przynajmniej się poczuć jak w domu. Porady rodzicielskie. Genghis, coś ci się w końcu przyda. Zwierzęta żyjące w wodzie. Dla mnie. Dobra, moi drodzy, to chyba jest koniec, tak? Tego domku. Oceniamy. To zaczniemy teraz od Matiego. O właśnie, Mati. To obiektywnie patrząc na całość, bo poprzednia budowla i ta budowla to są tak na dobrą sprawę dwie całkiem inne budowle. Tak, bo to jest domek ogólnie. Wspólnego i naprawdę Apaczkę w tym momencie ciężko by było nie nagrodzić za to, że musiał to wybudować, bo naprawdę jest mega. Jest tyle tych pomieszczeń, jest fajnie zrobione. I w ogóle no ja daję 7. No teraz na pewno ja, teraz jestem. Deduś. Jak z zewnątrz szału nie ma, jak mówiłem, to w środku no jest ładnie. Ja daję 7. Tak samo. Mm. No to ja już to piszę. Ja to piszę normalnie. To nie wiem, no. Ja nie będę, znaczy no, ja bardziej wolałem tamtą budowlę, bo ja lubię, jak się lubuję w takich wielgaśnych budowlach i ogólnie tak samo bardzo lubię smoki, ale to było tak samo bardzo fajne, śmieszne w ogóle. Super, to tak samo daję 7. No, 7. Wszyscy dajecie 7. 7/7. A dla mnie tutaj ta budowla jest na punktów 6. Czyli razem 3 razy 7, 21 i 6 to 27 punktów. Dobrze mówię? Myślę, że dobra ocena, jak na. 27 punktów. To był dom H2, przypomnę, i domek ten należy do Apaczka. Kurde, my musimy przyspieszyć to. Home H3, lecimy. Zapraszam. Koniec marudzenia, oceniamy tylko z zewnątrz. Tylko z zewnątrz? Nie no, nie tylko z zewnątrz, ogólnie. Lecimy teraz sobie z zewnątrz, oceniamy. To jest Modern House, na pewno miał być, ale znaczy, nie podoba mi się... To nie wygląda mi na 100% Modern House. Nie podoba mi się połączenie bloków, no po prostu wow. No, nie podoba mi się strasznie połączenie bloków. Zwłaszcza z tego właśnie kwarcu ze stonebrickami to jeszcze ujdzie, ale te briki zwykłe są po prostu koszmarne moim zdaniem. Dobra, i zaczynamy zwiedzanie tutaj od parteru. Mamy tutaj jak zwykle, proszę bardzo, ładny stolik kuchenny. Tutaj kuchnia, tu jakiś blacik, szafeczki. Tutaj gdzieś żeście już wlezli. Kliknij w Indie. Ja już spadłem. No weź, wróć. Na dół. O, kogoś spotkaliśmy tutaj. Tu jakieś banery, jakaś po prostu jest chyba tutaj. Chyba uciekła. Uciekła, przestraszyła się nas. Tutaj magazyn normalnie. Biegamy po magazynie. Idziemy dalej tu na jest dół. Rainbowowa owca. Tu jest ładnie, fajnie, podoba mi się tutaj. To mi się podoba. W ogóle ta woda tak uspokaja tutaj mnie. No i tyle, no podziemia chyba tyle jest. Lecimy dalej. Teraz chyba niżej jakoś. Sorry, przyspieszamy to wszystko. Tu są, są owieczki kochane, no. Wiadomo. Dobra, wychodzimy na górę. A czego mówię, że dam kliknął tą dźwignię? Mówię, coś to robiło. Myślisz? Może. A może to zamykało tylko, albo nie wiem co. Właśnie nie wiem, może to coś robiło. Kto tam był? Fumisiowa? Aha.
Dobra, zamykam. Wyszliście już wszyscy stamtąd? Tak, tak, tak. To zamykamy. Tutaj jest wyjście jakieś na zewnątrz. Dobra, zewnątrz. Nie chcemy na razie. Dół żeśmy zwiedzili, rozumiem. Tak, z górą. Góra. Prowadzimy. No, a czekaj, tutaj coś było. A, tutaj są pokoiki. Pokoik, jakieś ucho. No i ucho to chyba laptop, ktoś zapomniał złożyć. Ajdupa się nazywa laptop. Jak? No zobacz, od tyłu. No, ajdupa. Dobra. Otwórz drzwi. To odejdź. Łazienka. Łazienka, pralka. Uwielbiam to, że łazienka ma trzy wejścia. No tak, no dobrze. No, przed pokoju, nie widzisz pokoju. Fajnie tak. Tu trzecie, nie strasz Magda. Kolejny ten i łazienka. Kolejny pokój. No i dobra, i co dalej? O, łazienka tam była. No, łazienka, nie? No. Fajna? Kliknij. Widzisz Matiego? Zobacz, jaki on brzydki. Nawet w grze, widzisz? Nie? To tyle chyba. Jeszcze na dworze jest jeden... A nie, to jest tylko przejście na taras. Wypraszam sobie, Mati w rzeczywistości jest bardzo ładny. Mati, czy... Znaczy, Madzia, czy Mati jest ładny? Pamiętasz, jak był u nas? No, jak był? Teraz ty był, pamiętasz? Mati. Jaki brzydki był, nie? No, nawet ci moja córka zgadza, Madzia. Nie się powiedziała, zgadza się. No, ale się śmieję, no. Co innego jej pozostało? Nie chcę być okrutna, ale, wiecie, no. Jak u nas... A to... Kto? Safer? No. To Safer to już w ogóle. Żydowski. Co? To jeszcze raz. Jest z wami Safer. Nie ma. Nie ma, dobra. To tyle, dobra. Kończymy tutaj ocenianie, bo nam się strasznie przedłuży ten odcinek. To jest dopiero trzeci domek. Dobra, zaczynamy od Lightera teraz. Ha, 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 ha. Nie. Tak. No dobra, to nie wiem. Oceniaj. Nie wiem, ja to oceniam. Ja już piszę. Ani ja to piszę. Nie było dużo tam w środku. Tak samo moim zdaniem połączenie bloków właśnie samego domku było strasznie moim zdaniem, no nie na miejscu. Tak się nie powinno łączyć tych bloków, więc wiem, ja oceniam to na takie mocne 4, żeby nie powiedzieć, znaczy takie mocne, słabe 4, tak? Nie powiem mocne 3, bo to będzie moim zdaniem za nisko. No po prostu 4 daje, no. No to teraz Mati jako drugi. No to ja daję 5. 5. Ja za tą budowlę również daję 5 punktów. Ja? A ty ile? Ja również też 5. Ile Madzia? 8. 8 Madzia, no dobra, zapiszmy sobie. Czyli mamy razem tutaj 15 i 4, 19 punktów. I lecimy na kolejny domek, to już będzie teraz domek czwarty, czyli przedostatni. Home, ha. 4. Jestem. Okej, rozumiem, że domek, nie za udziałkę. No z zewnątrz i domek później. Patrzcie, kolorowe. No, fajnie to wygląda. To kolorowe. No tutaj, nie widzisz? A, widzę. Ale to jeszcze nie jest ten czat. Na lobby jest lepsze, mojego wykonania. O, na lobby jest o wiele lepsze. Musisz się chwalić jak zawsze. Kolejne. Zobaczcie, mamy lecący samolot tutaj. Tak, to bo nie Dżingis, nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek lecący samolot, on nie lata. No dobra, zawiesił się, no Boże, no już zaczynasz się czepiać. Zobaczymy na naszej przygodzie, czy polecisz samolotem, czy nie. Mogę mu pomóc lecieć, jak chcesz. No, tutaj masz zaparkowany samochód, tak? To jest... Też niejeżdżący. Mamy garaż, jest auto, to jakiś Maybach. Maybach? I to jest napisane. Nie, no tak mi się wydaje, bo taki, wiesz, no, okazały. No. Dobra, idziemy dalej. Jak ja nie lubię cegieł. No to też nie lubię. Ja lubię cegły, no kurde, widzicie? Jest wszystko z cegieł. No, koszmarne, no koszmarne. Zobacz tutaj. Ale to masz złoty żyrandol. Patrz. Nie, mój dom. Właśnie. To jakaś szafa, tu łóżeczko. Łóżko jest fajne, takie dość spore, ładne. Jakby to wszystko było, rozumiem jeszcze dach, coś tam z tyłu, ale jakby w środku było dobra. Więcej widać, to było o wiele lepiej. Idziemy dalej. No tutaj też jakieś łóżko, ale tutaj łóżka. Chyba takie łóżko dla gości, bo bez tego, bez pościeli. Mati może spać, bo jego kręgosłup boli. Bo ja dobra. Już stary. No, właśnie. No i co, no czekaj, bo ja już się chyba kręcimy się w kółko, nie? Mamy teraz w dole. Albo to bardzo podobne te dwa pokoje są i dlatego tak mi się wydawało. Nie. Łóżko. Dobra, na dół schodzę. Tu jest jakieś, teoretycznie są tarasy jakieś.
Trasy. Tutaj jest salon z narożnikiem. Kominek, nie pali się, bo jest ciepło. Ten taras, on też jest spoko. Ten basen jest spoko, ale znowu ta cegła. O, tu basen. Fajnie cegła to wygląda. Oj, tu nie mam wszystko. No, dobre, no dobra, no. Możemy powiedzieć na temat domku to, co myślimy, prawda? Nie możesz tam nie zabronić. To po co tu jesteśmy? Właśnie. Bo mi się nudziło samemu. Nie wiem, żeby Dzięki mógł dawać punkty od jednego do. Bo mi się samemu nudziło. No dobra, dobra, to tyle. Dobra, a nie ma tam nic no żebyśmy nie były... na dole pytanie, czy schodzimy, czy nie schodzimy? No musimy zejść, jak prowadź. Byliśmy w każdym, to... Tylko gdzie? No właśnie. No właśnie nie ma, jest zejście na dół, czy nie ma? Nie wiem. No ja nie mogę znaleźć. Czekajcie, bo patrzę. Używam swojej tajemniczej siły trójce. Na trójce jesteś? Nie, no i się. Podajcie TNT to. A mówię, bo tym ty miał być, pod tym klockiem. No nie, chyba nie ma w tej piwnicy. Dobra, nie jest, ja zejdę. Ale którędy się wchodzi? Bo ja nie mogę znaleźć. Gdzie jest droga tam na dół? To Madziu. O. Dobra, no ale weszliśmy tutaj, to weź resztę, ale jak stąd wyjść? Nie, dobra, to już zaczyna się robić, to ciekawie. Tam był przycisk. Wow, a. Dzięki! Fajnie, że dowiedzieliśmy się, no. Dobra, tam jest jakaś farma. Tu jest, jeszcze niżej, jest jeszcze niżej zejścia, tu jest powiem. Dużo itemów. Stoły alchemiczne. Lawa się leje, woda się leje. To myślicie, że tutaj na tej tablicy mogę ten, cyknąć ten podpis? Chyba jasne. Może. Dużo miejsc na podpisy. Dużo. Tutaj dźwięk z tyłu. Dobra, ja sobie tutaj pobiegam jeszcze, popatrzę. To jest zwykła farma, no. O, zobaczcie. To coś na... To ładnie jest. To co? No dobra, no to co, obejrzeliśmy, to kto, teraz ja pierwszy oceniam, tak? Ja! Koniec, ja. Koniec, ani tam jeszcze nic nie ma? Ja pierwszy oceniam. To na dole? O, tu jest po bokach. Jest coś tam jeszcze na dole. No właśnie. Na dole byłem tam jeszcze. Ale my nie byliśmy, chodź. To ale tam niewiele jest do obejrzenia, wam powiem. No koniec już, o. I jeszcze tu jest jedna wejście w dół. Magazyn nie byłem. Jakiś to nie magazyn. Dużo ilości psów, a jeszcze tam było jeszcze wyżej. Zobaczmy diamenty. Gdzie? Tutaj, a to jest zamknięte, tu jest tylko kopalnia. Dobra, no to tyle. To dźwięki, ty pierwszy, no ja no dobra, no to ja pierwszy oceniam. Jasne. No słucham cię. Jasne pierwszy. No to słucham cię. Dobrze. 12. Właśnie, tu jest wejście, nie? No właśnie zauważyłem po tym swoim bloku. Gdzie wy jesteście? W tym środku. Tutaj jest wejście, o. Tam było pewnie jakoś tu. Dobra, no to dźwięki, słuch. No a jak stąd wyjść? Dobrze, nie było jakaś tam właśnie, wycisk się klikało i pewnie się schodziło. Dzięki. Dobra, nieważne. Spada na dół. Oła! To nie jest proste teraz wylądować się. Dobra. Oceniam ten domek. Moim zdaniem ten domek ode mnie zasługuje na punktów 6. Ja oceniam ostatni, od razu mówię. Zaraz, no to Matian, deduś. Bo... Deduś. Nie wiem co powiedzieć, ale domek według mnie na punktów 4. Dobrze. Mati? To są nasze oceny. A teraz ja? To ja standardowo 5. 5 i lighter. Nie wiem, zaraz będą ludzie pytać, że się czepią, ale no nie wiem, ja daję 3. Cegły ci się nie podobały. Tak, nie podoba mi się naprawdę, to tyle. Dobra, tych cegły. To dodajemy. I to jest razem punktów 18. Mi się wydaje, że ta piwnica tak trochę uratowała ten domek. No właśnie, 18. Ja dałem 2 na początku, wiesz? I moi drodzy, uciekamy na kolejny, ostatni na już dom. Home H5. Jesteśmy. Home H5. I ten, przepraszam, jeszcze wam powiem tylko tak, że domek ten czwarty był od właścicielem tego domku był Tomek 87614. Tak dokładnie. A ten domek należy do Czopicy. Czopica. No i zwiedzamy. No to otwieraj drzwi. I z zewnątrz nie ma za dużo do zwiedzania. To otwórz tylko drzwi po prostu. Otworzyłem jedne, otworzyłem drugie, wchodzimy. Środek. Wchodzimy. Już od razu zejdę na dół. Nieładne. Wejdę wyżej, tutaj nie ma nic, po prostu jest jakiś stół do przemyśleń i tyle.
Na dole, na dole, moi drodzy. Tędy wyjdziesz na powierzchnię, lepiej zostań. Tu jest zejście na dół ładne. No ja tu właśnie już jestem na dole. Cztery tunel. Połączenie biomy. Biomów. No ale tutaj też dalej niewiele. Tu jest wyjście. Tak, tam jest wyjście. Chyba też do czegoś. Można wyjść od tego i teraz chodź tutaj na dół. No idę, idę. Jakieś po prostu cztery biomy. No śnieżny, tutaj są nether, biomy. Mamy netherrack. To jest, na pewno na terze mamy śnieżny, na mamy end. I mamy tutaj ten kolejne grzybowy. Zejście. I kolejne zejście. Dobra. To już jest ładnie. Kopiza, tu jest napisane jego ten nick. Kopiza. Dobrze, Madzia. Kolejka do sąsiada i kolejne zejście. Matię, ty gdzieś tam utknąłeś? No właśnie, gdzieś tam was szukam, idę za wami. To tepnij się. Sam zejdę. Jakieś... No i tutaj taka oaza spokoju do wypoczynku pewnie. I jeszcze kolejne zejście. Dokąd? Do jakiejś kopalni. O, to mi się na przykład już to mi się podoba. To już jest ładne. Aha. Dobra, spoko. Witał cię ktoś? Nie mam pojęcia, czy te creepery miały być częścią planu. Bo macie mieczek, to bawcie się z nimi, co? Nie mam. Tak, ja sobie stanę. No wybuchaj. Nie, trzeba. Skąd ty taką armię miał ten, do tych swoich? Kolejny, cholera. I jakaś ten, jakaś kolejka. Kolejka, kogoś. Jakaś... Do tego pewnie sąsiada całego. A to tyle. Wsiadać, Mieczysławy. Ja nigdzie nie jadę. Ja jeszcze góry nie zwiedziłem. To na pewno to dostanę? Jedź. Dobra. Pojechał. Jechałem. Ja chcę na górę jeszcze Być. Tu jest jakaś farma po drodze. To musimy jechać? Okej, no najdłuższa kolejka. Cześć. Teraz się będziemy pchać, tak? Siema, a ja sobie przejdę na piechotę. Tu jest farma. Tyle. Ale góry jeszcze nie zwiedziłem. Idę zobaczyć. Góry? No na górze, bo wyście tam byli, mówiłeś, że coś tam jest jeszcze. Nie. Tak zaczęliśmy schodzić na dół, nie? Nie za wiele. Ale idę. Tu jeszcze wyżej. Tu. To są te z biomami. Jeszcze wyżej. Maciej, zwiedzałeś górę? Nie. W górze nic nie ma. Naprawdę. I tu były znowu grzybki. Teraz tu jest przejście. No biegłem z wami, bo się bałem, że się zgubię. Tak, no. Nieraz tak trzeba. W górę i znowu na górę. Tu wyjście górą. Stolik do przemyśleń i tyle. Jakaś chyba kapliczka samouwielbienia czy pizza. No. A weź otwórz się dzięki, stała. Ona miała taki fajny do przemyśleń. Jaki mianik? Truskawka. A, no to kojarzę. To czemu czopica? No to mamy taki taras do wypoczynku i to jest koniec, nie? To jest koniec, tak. No dobra, to skoro jest koniec, to kto, ja, ten, kto pierwszy? Ja. Deduś będzie pierwszy, a co? Niech na niego się zwalimy teraz, niech on sobie ocenia. Słuchamy ciebie. Proszę. Mi ogólnie mi się nie podoba, jak i w podziemiach, jak i na zewnątrz. Ja daję tu punktów 3. Dobrze. Dżingis? Czego ja? No bo ci bo powiedziałem pierwszy, żebyś powiedział. Dobra, dla mnie ja daję tu punktów 4. Teraz co musisz wytypować kogoś jeszcze? No to Lighter. To już mi się o wiele bardziej podoba dobranie koloru, tylko mówię, zewnątrz jest strasznie biednie, a jak się na dole dupy nie urywa, nie, za przeproszeniem. Ja daję tak samo punktów 4. I Mati. 4. Czyli łącznie mamy tutaj punktów 15. Tak? 4, 4, 4. I 3 razy 4 i 3. 15 punktów. Moi drodzy. Więc możemy dzisiaj powiedzieć, że przenosimy się teraz na Home H1 i zwycięzcą dzisiejszych klipsów jest Chiki 1-2-3 razem ze Swortą. No zrobisz świetnego smoka na co Home H1. Zapraszam was tutaj. I ten smok, ta budowla
jest dzisiaj nagrodzona miejscem pierwszym. Oprócz tego miejsca pierwszego i oprócz tego tego itemu, który Mati tam wkładał w tą magiczną skrzynkę, tak? To jeszcze również symboliczne 4 donaty, tak Mati? Tak jest. Symboliczne 4 donaty dla Chiki 1, 2, 3. Moi drodzy, na dzisiaj... Ale chyba nikt nie wiem, że wygrał, po prostu najwięcej chyba zrobił... Nie wiem, ja uważam, że znowu będzie, że komuś się podoba, komuś się nie podoba, ale wiecie, to jest, ja dlatego również tak się troszeczkę tutaj, może nie tyle, że wytłumaczę, tylko powiem, dlatego również biorę tutaj do oceniania kogoś z was, z widzów, którzy się zgłaszacie na temacie forum, jest tam temat założony, możecie się zgłaszać. I dlatego biorę któregoś z widzów po to, żebyście poczuli się tak jak my, jeżeli mamy coś ocenić, bo gusta są różne, no też tak jak widać były oceny są różne. Niektórym się rzeczy jedne podobają, innym inne. Dlatego ciężko jest za każdym... Tak jak Mati. Ciężko jest po prostu zadowolić wszystkich. Tak, nie zadowolimy wszystkich, to nie ma takiej możliwości. Oceniamy to my, dlatego my, bo to my organizujemy konkurs. To ma się nam podobać. I oceniamy to po prostu według własnych reguł i własnych zasad. Jeszcze raz moje serdeczne gratulacje dla Chikiego i Sworty za naprawdę fajny szkielet smoka, bardzo fajny. No, jest przepiękny. 4 donaty, tak jak Mati powiedział, plus dla wszystkich oczywiście item z dzisiejszych klipsów. Ode mnie to tyle, moi drodzy. Dzięki wam mówi serdeczny yo, słodziutkie papa. Zapraszamy oczywiście na serwer Sześcienny Globe do innych również konkursów. Nie mówiliśmy o tych innych konkursach, ale możecie o nich poczytać sobie na forum sześciennego, więc zapraszamy również was wszystkich na forum sześciennego i tam dowiecie się już, dając te tematy, o tym, co was na te wakacje będzie jeszcze czekało. Także ja się z wami żegnam, serdeczne yo i proszę bardzo, żegnajcie się również wy wszyscy, którzy jesteście ze mną tutaj. Nara. Nara. No to nara. A myślałem, że coś macie więcej powie, czy nie tylko nara. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie. No ale przepraszam bardzo, to ja mam na twoje forum zapraszać? No co jest grane? Pamiętajcie, że gry łączą na pokolenia. Dobra, to jeszcze tak na koniec, jak już mam coś powiedzieć, to wymyśliłem właśnie przed chwilą, że każdy z tych, którzy wygrają, dostaną specjalny diament jako przepustka do wielkiego finału. Dodatkowo, żeby nam się nie pomyliło, a oprócz tego wszystkie kripsy, które będą przeprowadzane i ich wyniki możecie znaleźć na forum, oprócz tego wszystkie informacje na temat dużego eventu Holiday 2016 również znajdziecie na forum. I jednocześnie przypominam, że jutro, czyli w sobotę, będzie konkurs PvP organizowany w ramach Holiday 2016, a w niedzielę wielki quiz, w którym jednym z jury będzie Genghis. Tak, i ten konkurs jeszcze PvP, to ja dodam wam, że możliwe, że będzie tak, że będzie i streamowany, i nagrywany. Tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wszystko odbędzie, ale na pewno będzie nagrywane, ale czy będzie stream wtedy, to jeszcze nie wiadomo. Postaram się, żeby stream mogli, był. Będziecie mogli wejść na arenę eventową, gdzie będzie konkurs, gdzie będzie quiz i PvP, wpisując z każdego serwera / konkursy. Dokładnie. Dobrze, to dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Dzięki serdeczne i zapraszamy na kolejne. I przede wszystkim jeszcze jedno, to chcę nadmienić, bo my zawsze o tematy zapominamy. Zgłoszenia na klipsy, moi drodzy. Nie pod komentarzem w filmie, nie na forum, tylko i wyłącznie na maila. Mailowo. YouTube, tak? Nie YouTube, przepraszam. Konkurs małpa sześcienny. Nie, ty. Przepraszam. Ty małpa. Kurde, ja się zawsze mylę. Jeszcze raz poproszę. ety@sześcienny.pl. O właśnie, ety@sześcienny.pl. I tam wysyłamy zgłoszenia. To ma być zawarte w zgłoszeniu, możecie przeczytać również na forum. Także tak na koniec, tytułem już końcowego słowa. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Do kolejnego razu. Na razie. Cześć. Yo. Yo. Nara. Cześć.